Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na druidzie, będziemy tego druida troszeczkę abuzować, ale co, ostatnio był z niego odcinek, ale nie klikaliśmy w ogóle tornada, więc dzisiaj to tornado sobie popróbujemy, przynajmniej ten level spróbujemy dobić, ale też myślę, że może jakieś inne lożki też postaramy się ruszyć, zobaczymy jak nam to pójdzie. Dzisiaj wleciał level z kalendarza, także no wydaje mi się, że git, bo zawsze to troszeczkę do przodu. Zdobyliśmy już te pupile wiosenne, o których wam mówiłem ostatnio, mamy w tym momencie 88, więc też te statystyki tam jakieś wleciały drobne, także no zobaczymy, może coś się znów ruszy. Oprócz tego tak, no jak widzicie mamy dużo miejsca, to też dlatego w sumie nagrywam z tego druida, no bo dzisiaj jeszcze sprzedaliśmy dwa hełmy do wiedźmy, które nam dały prawie 40 milionów golda. Zrobiłem to na odcinku, ale niestety zapomniałem ściszyć mikrofonu, bo coś mam z mikrofonem, że jak włączam OBS-a, to mi się sam ustawia na 100%, a normalnie mam 80, więc jakby dobrze, że się szczaiłem na początku odcinka, jeszcze nic nie zrobiłem, oprócz właśnie tego, że te dwa hełmiki sprzedaliśmy. Oprócz tego mam tutaj jeszcze broń, która może pójść do kibla, bo jeszcze dzisiaj do kibla nic nie wrzucałem, także to miejsce jakieś tam się znajdzie. Dobra, zmienimy sobie maskę na tą i może polecimy tutaj do portalu do piekieł. To jest zwiadowca. Także no wydaje mi się, że może faktycznie coś tutaj ugramy dzisiaj jakimiś unikami czy coś. Na wstępie przede wszystkim zostawcie kciuka w górę. Zostawcie tego kciuka w górę, pomóżmy, żeby ten film się fajnie spozycjonował. I po prostu nie zapominajcie o tym, no bo wiadomo, jak na przykład film ma 2000 wyświetleń, a jest tylko 200 kciuków w górę, no to zaledwie 10% z was zostawia te kciuki w górę. Więc możecie to poprawić, tą statystykę, i tego kciuka w tym momencie zostawić. Oprócz tego tak, mamy troszeczkę rzeczy do omówienia wydaje mi się. Zobaczcie, jakie tutaj potężne kryty. No tutaj on już ma nas na hita, chociaż... Kurde, jakby ter... O, jest nadzieja? No i zrobiony, widzowie. To jest właśnie piękno. To jest piękno tego druida, że takie bomby. I jeszcze tutaj, no, no dużo miał HP, nie? Jakby nie było dużo. Dobrze, że tą maskę na tego zwiadowcę zmieniłem. No i mamy jeszcze kolejny portal załatany. To powiem wam szczerze, że ja myślałem, że tego Rokitka dobiję do 200, jeżeli tutaj chodzi o pupile, ale może nawet, mogę nawet nie zdążyć, zanim tego Jęzogniksa złapę, ale już i tak tego Rokitka do tego 200 poziomu będę dobijał. Więc dobra, bardzo ładnie. Tutaj pupili na razie nie robimy dzisiaj. Się skupiamy głównie na lochach. Lecimy tutaj, tutaj mamy kogo? Wojownika. No i zaczynamy zabawę. Jeszcze możemy sobie, powiedzmy, te troszeczkę golda w inteligencję wsadzić, władować. Tutaj mamy wszystko zaczarowane. Dobra, na razie jest git. Więc tak, ostatnio testowaliśmy premierę odcinka, tak trochę spontanicznie w sumie, bo na pół godziny przed opublikowaniem tego odcinka, dobra, szybko padło, na pół godziny przed opublikowaniem tego odcinka tą premierę sobie przetestowaliśmy. Dużo osób było, powiedzmy, że zadowolonych, ale też, bo ja tam z wami oglądałem na czacie, więc jakaś tam interakcja była na tej premierze, ale myślałem, że premiery poprawią wyświetlenia, a jednak te premiery nie poprawiły tych wyświetleń, a jeszcze je ucięłem. Ten film teraz widzę, że w miarę wrócił do odpowiednich wyświetleń, on tam na ten moment ma chyba 2200 czy coś takiego, jak na tematykę filmu, to wydaje mi się, że są git wyświetlenia, natomiast no na początku miał te wyświetlenia tragiczne, tam chyba po 3 albo 4 godzinach były problemy, żeby dobić do 1000. Więc no te premiery i też dużo osób mi w sumie merytoryczne argumenty przedstawiało, dlaczego tych premier nie robić, między innymi dlatego, że na przykład przeglądają sobie stronę główną, widzą jakiś fajny film, myślą, że o, obejrzą sobie, a to na przykład dopiero premiera i ten film będzie tam za jakiś czas, no nie? Tak więc po prostu zobaczcie, jak to tornado szybko pada, patrzcie, już mamy 383, już 716, bardzo szybko. Ostatnio mieliśmy problemy, bo troszkę tamtego tornada próbowaliśmy dziubać, więc tych premier rezygnujemy, ja robiłem ankietę i tak dalej, tam większość było raczej na tak, ale widzę, że to się raczej nie sprawdza, więc po prostu wywalamy i będziemy standardowo o 16 publikować sobie odcineczki. Seria free to play, która was na pewno ciekawi, to w sumie powinienem od tego zacząć, ale te premiery to był taki krótki wątek. Seria free to play będzie, odbędzie się, na pewno jutro będzie live'ik, z tym, że mnie nie będzie w domu, tak żeby tego live'a odpalić gdzieś 15:30, bo tak planowałem. Może być tak, że zaczniemy troszeczkę po 16:00, ja będę się starał jak najszybciej, no ale wiadomo, są też inne rzeczy, nie tylko gra, po prostu będę w pracy, no będę w pracy i jakby, no zanim wrócę do domu, ja też z miejsca, gdzie pracuję, do domu mam tam 15 km plus minus, tak więc po prostu no zanim wrócę i tak dalej, wiadomo też, że nie wrócę i od razu nie usiądę do komputera i nie będę tam odpalał streamka, tylko muszę się ogarnąć i tak dalej, więc już tam gildia, w której mamy być, bardzo dużo osób mnie też pytało o gildię, do tego zaraz przejdziemy, gildia, w której mam być, wie o tym, władze tej gildii w zasadzie wiedzą, że ja się mogę ewentualnie spóźnić. Będzie free to play, tak jak mówiłem, będzie ten streamek, zaczniemy go sobie i będziemy
na live coś tam próbować ogarniać, będę też te jakieś odcinki się starał skleić z tego pierwszego, drugiego i trzeciego dnia. Wstępnie wygląda to tak, już nie mamy miejsca w plecaku. Jezu, jak żeśmy szybko wykorzystali. Kurde, ja myślałem, że to jakoś dobra, no tu mamy coś za 2700, to w sumie możemy rozmontować i tak. Tu mamy za dychę, 4600 możemy rozmontować. Zostawimy sobie jeszcze dwa rozmontowania, dokładnie cyk. I zostawimy sobie na tą broń, tylko wiecie co? Ja tutaj nie mam pojęcia, nie jestem pewien. Dobra, tutaj git, to wrzucimy. A nie, zmieniło mi się dla wojownika. To w sumie na razie możemy to olać. Tylko czy ja mam tutaj, no mam niby buty, ale one są też do kibla na wrzucenie w razie czego. Tutaj mamy tak samo zadyszkę. Dobra, no na razie zrobimy tak. Strasznie to tornado gdzieś pada. Zobaczcie, o, kolejny, który nam chyba szybko padnie, bo to zwiadowca. Więc tak jak mówię, no pewnie zaczniemy troszeczkę później aniżeli o 16, ale na live postaram się założyć konto i na live będziemy od A do Z grać. Więc w tym momencie zapraszam was na twitch.tv/neutralsf. Macie link oczywiście w opisie, w przypiętym komentarzu. Będzie się jutro to odbywało. Dzisiaj na to Natomiast jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, od 19 będzie strumy, gdzie będziemy się uczyć gry free to play. Czyli zapraszam tutaj osoby głównie, które jako free to play mają jakieś tam wysokie poziomy, powiedzmy tam 350, 400 i tak dalej, bo wiem, znam też kilka osób, które mnie oglądają i faktycznie ogarniają tą grę free to play, więc ich też przede wszystkim zapraszam i dzisiaj będziemy sobie robić jakieś tam konto testowe na streamku, gdzie troszeczkę ogarniemy, gdzie to troszeczkę mi wyjaśnicie, jak te początki dobrze ogarnąć. Mniej więcej wiem, ale są pewne kwestie, które się wolę dopytać i tak dalej, i tak dalej. Tak wygląda seria free to play. W sobotę niestety chyba nie będzie strumyka. Jak już wam mówiłem podczas zapowiedzi tej serii, no to co mogę powiedzieć? W sobotę mam studia od godziny bodajże 8 rano do 18, tam chyba 45. Oprócz tego w sobotę jest Fame MMA, które chcę obejrzeć, zaczyna się o 20. Także no nie będę odpalał streama na tą chwilę, no bo co mogę powiedzieć? No co, no bo odpaliłbym streama na jakąś godzinę, nie? Więc bez sensu. Będę oczywiście sobie grał, zwłaszcza jakby tam będę na wykładach i tak dalej, to będę sobie grał na tym koncie, będę wszystko ogarniał. Natomiast będziemy sobie... Może nagram jakieś podsumowanie soboty, żeby wrzucić na kanał, bo no, streamka nie będzie, ale może jakieś podsumowanie tej soboty wrzucę. Na pewno na Discordzie będę was tam informował i tak dalej, więc też zapraszam. Dobra, poczekajcie, zanim przejdziemy do kolejnej kwestii, no to zobaczcie, no nie spodziewałem się, że tak szybko nam tutaj, tak szybko zapełnimy te wszystkie sloty, które mamy tutaj w tym momencie. A, my mamy jeszcze w ogóle skrzyneczkę. O, i w skrzyneczce mamy buty, które też kosztują dychę, więc no lipa. Do tej skrzyneczki możemy w sumie włożyć ten. Ja bym chciał użyć kalkulatora, żeby wiedzieć mniej więcej co mogę tutaj zrobić, w sensie na jaki wygląd zmienić, żeby po prostu mi dało jak najwięcej, no ale dobra, jesteśmy na odcinku, to nie ma co przedłużać. Mamy też jakiś pasek, zobaczmy, czy on nam da dużo. 28, co my tu jeszcze dostaliśmy? Dostaliśmy to, ale to jest na wszystkie cechy. Tu mamy jakieś buty, też nam dają 28. Tu nam daje 16, no kiepsko. Jeżeli chodzi o te rzeczy, to kiepsko. Może sobie na razie wrzucimy tutaj te buciki, bo one są do kibelka, więc niech będą. No i dobra, no i zobaczymy, jak to będzie dalej nam szło. No strasznie łatwo to tornado pada, nie? Zobaczcie, w sumie to tak się zastanawiam, czy może zanim to tornado, bo level dobiliśmy, nie? Level dobiliśmy, więc jest git. Zanim to tornado ruszymy, to może sobie pójdziemy do tego hemoridoru. Ten hemoridor mi strasznie siedzi w głowie. No dostaliśmy tych statystyk od tych pupili. No było tam, pamiętamy, ostatnio blisko, więc zanim może sobie zapchamy ten ekwipunek znowu tym tornadem, to może faktycznie coś w tym hemoridorze sobie przepchniemy. Także tak to wygląda, w niedzielę streamek powinien być w niedzielę jakoś pod wieczór streamek z tego free to play, więc no po prostu wbijajcie na Twitcha, śledźcie i tak dalej, followujcie przede wszystkim, bo jak macie followa i ten dzwoneczek, to wam tam przyjdzie powiadomienie o streamku, jak się zacznie. Także taki jest plan, planuję też przynajmniej przez te pierwsze 3 dni coś na kanał kleić, nie wiem czy od razu będę to wrzucał, czy też nie, ale planuję coś z tej serii free to play kleić, a dalej tam w miarę możliwości zobaczymy, jak to pójdzie. Jeżeli chodzi o gildię tworzy Kondzio, którego możecie znać z moderowania na Twitchu, bądź też z Discorda, gdzie też ma moderatora. Gildię tworzy właśnie Kondzio z Xargatsem. Xargatsa możecie znać z S38, gdzie tam sobie gra Eko Paladynem. Oni tworzą gildię, oni już ogarnęli, praktycznie mamy full skład, więc chyba już ciężko będzie kogokolwiek dobrać, to od razu zaznaczam, żebyście nie spamowali. I oni się za to wzięli, ja tam w tej gildii nie mam nic do gadania, nie jestem, po prostu w niej jestem i sobie z nimi będę grał, ale nie jestem tam żadnym decyzyjnym ani nic, więc też do mnie nie piszcie, od razu mówię. Ja mam póki co dwie gildie na głowie i tyle mi wystarczy.
I tak, tak jeżeli chodzi o sprawę W47. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Miałem jeszcze, regularność. Ostatnimi czasy filmy były bardzo, bardzo często. Streamki zresztą też były często, bo prawie codziennie. Wczoraj pierwszy raz nie było streamka, chyba od tygodnia jakoś mniej więcej, wieczorem. I teraz w przyszłości może się ta regularność pogorszyć, więc tutaj od razu was o tym informuję, żebyście jakby mieli tego świadomość i żebyście tam wiecie, jak się nie będzie film pojawiał przez parę dni, czy tam, nie wiem, strumyk czy coś, no to żebyście byli tego świadomi, bo ostatnio mam mniej czasu, mam tam pewne swoje sprawy i tak dalej. Tak więc po prostu, no, może to nie być tak często jak na przykład w lutym. W lutym było bardzo dużo filmów, no i tak to będzie wyglądać, nie? Streamków też było bardzo dużo, wydaje mi się, ale no teraz może być, mogę mieć po prostu mniej czasu, to zaznaczam więc, żebyście tam wiecie. Na Discordzie jestem prawie cały czas. Na Discordzie nawet jak nie mam czasu, to coś tam zawsze odpiszę czy coś, także jak jakiś kontakt tam chcecie utrzymać, powiedzmy, jeżeli filmu by nie było jakoś dłużej, to wbijajcie po prostu na Discorda. Dobra, i wydaje mi się, że to tyle z takich informacji, które chciałem najbardziej poruszyć. W sumie to mi jakoś zeszło za szybko, planowałem dłużej. Tak jak mówię, no tych premier nie będziemy ustawiać, jednak jeżeli chodzi o tą serię z oceną, z tym przedstawieniem topowych postaci, jakichś tam ciekawych serwerów, to rzucajcie mi jakieś propozycje i tak dalej, ja to cały czas tam gdzieś z tyłu głowy mam, także na spokojnie, ta seria przecież się nie skończy za tam, nie wiem, tydzień czy coś, tylko możemy ją robić nawet i przez cały rok co jakiś czas, tak więc po prostu też będziemy sobie to klepać, także wszystkie serwery, które tam na pewno też chcecie, odwiedzę i topowe postacie na nich sprawdzę. Ostatnio mieliśmy W1 oraz S1, czyli serwer pierwszy polski, no nie? Teraz nie wiem, co tam nagram, no ale zobaczymy. Może też się zdarzyć tak, że odcinki będą na zapas nagrywane. Będę się starał robić tak, żebyście tego nie zauważyli. 12 milionów znowu, no kurde. Ostatnio już było chyba, nie wiem, 9 milionów na poprzednim odcinku. I nam brakło, no niedużo, no nie? Żeby go pokonać. W sensie, no 9 milionów mu zostało. Także teraz tymi lepszymi statystykami, powiedzmy, powinniśmy go zrobić. No ale zobaczymy. No poklikamy go trochę, bo to jest chyba jedyny loch taki zwykły, gdzie możemy faktycznie coś zrobić. Także postaram się, żebyście wcale tego nie odczuli, że to jest jakoś tam na zapas i tak dalej, no ale zobaczymy, nie? Jest cały czas w planach to nagrywanie tego łowcy, już tam to EQ mi się powoli odciąża, ja też nowych itemów nie dobieram, także też niedługo z tego łowcy to zamykanie tornado na pewno wleci. No i co? No tak generalnie co? Dlaczego jest druid? No druid jest, no bo nic innego nie mam do nagrywania, no nie będę was tutaj oszukiwał, chciałem wam powiedzieć parę rzeczy i tak dalej, ale nie będę was tu oszukiwał, że po prostu, no widzicie, na tym druidzie tornado nam poszło bardzo ładnie i nadal podejrzewam, żeby szło, aż się nie zdziwiłem, że tak szybko to miejsce zapełniłem, którego niby miało być tak duże, jak mówiłem na początku odcinka. Natomiast no tutaj, może powtarzam natomiast, więc przepraszam za to, od razu mówię, więc no przynajmniej coś się dzieje, nie? Tak samo no te lochy, no wydaje mi się, że ten hemoridor jest do ubicia, no jeszcze go tu chwilę przemęczymy, może tam jakiś nordyccy bogowie, tam jest chyba berserk, może też jakby jakieś uniki siadły, to byśmy go ubili. Więc no jest tutaj co robić, natomiast no na innych postaciach no nie ma za bardzo co robić i jakby no nawet nie ma co na siłę klikać, no nie, no bo co, no na paladynie już jest, są lochy late game'owe, na berserku tak samo, wiadomo, że jakbyśmy tam może siedli i wydali nie wiadomo ile grzyba, powiedzmy 2000 na odcinek, to może z jeden loch wypadł, ale myślę, że to się mija z celem. Także no póki co ten druid już prędzej czy później też wejdzie na etap, gdzie nie będzie się tak często coś działo. No i co? No i planuję nową serię, nie free to play, bo ta seria free to play to będzie taka poboczna, gdzie tak jak mówię, na początku w miarę będę się z niej starał regularnie wrzucać filmy, natomiast planuję serię na grzybach i to będzie mag, takie mam plany. Nie będę jeszcze zdradzał serwera, chociaż już w sumie parę razy zdradziłem, czy to na live'ach, czy na Discordzie, więc jakby możecie się domyślać, ale tak jak mówię, będzie to mag i właśnie pociśniemy sobie na grzybach, no i będzie przynajmniej co nagrywać z tego Shakesa, no bo tak jak mówię, no już wszystkie postacie tak się nam rozrosły late game'owo. A, no i jeszcze wojownik, co też istotne, powoli się już spina na ten 420 level, więc też myślę, że kolejny odcinek z wojownika będzie bardzo, bardzo ciekawy, gdzie po tych, chyba to jakoś 4 miesiące będą, gdzie po tych 4 miesiącach sobie ruszymy lochy, to też wydaje mi się, że będzie dość ciekawe.
Ale tak jak mówię, no tego maga bardzo dużo osób chciało, ja też mam ochotę nim zagrać, bo już no fajny jest mag, wydaje mi się, że jest fajny, jest prosta kalkulacja, nie trzeba tam, o tak jak teraz, no tutaj liczymy na 30 uników i wiemy, że jest na to szansa, ale też wiemy, że jest mała szansa, no i co możemy zrobić, no klikamy po prostu, a na magu jest prosta kalkulacja, walnie kryty to zabije, nie walnie nie zabije, albo nawet z krytami nie zabije, to wtedy wiadomo, że nie warto klikać i tyle, no nie? Także no tym magiem bym sobie chętnie pograł, no i na pewno taką serię myślę, że na grzybach oczywiście odpalimy prędzej czy później. Zobaczymy, jak to tam się rozłoży. Dobra, ile tu jeszcze chcemy na niego? No bardzo dużo grzybów na niego poszło, nie będę tu ukrywał. Była jedna próba 12 milionów, czyli jeszcze gorsza niż na ostatnim odcinku. Powiedzmy, że jeszcze 100 do 3700 na niego wydamy, jeżeli nie padnie, to lecimy dalej. No to był jeden loch taki pojedynczy, który chciałem ubić, no ale jak widzicie, niestety jest z tym lipa. I tyle chyba, tyle z takich ogłoszeń, można powiedzieć, parafialnych. Wydaje mi się, że będzie git, no i zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, jeżeli chodzi o ten kanał. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać generalnie. Dobra, no lecimy z tą paszczą. Jaka to jest paszcza? W ogóle paszcza Taurona, okej. No to jest już 19, no zabić 19 na tym poziomie jest ciężko, biorąc pod uwagę, że berserki, co prawda bez run berserk pamiętam, ale widziałem screena, gdzie go zabił na 410 i jeszcze tutaj, jeszcze dodawał, że chyba tam zrobił combo jakieś bardzo duże hitów, chyba 18 pod rząd. Tak więc no zabić go na tym 383, no to by było coś fajnego. I wiem, że jest na to szansa. Dobra, już w sumie przebiliśmy swój limit, jaki mieliśmy na niego ustalony. Wiem, że jest na to szansa, no ale niestety zbyt malutka, żeby to robić. Dobra, poczekajcie, tutaj generalnie już mamy nic praktycznie, co byśmy mogli ruszyć, oprócz tego Surtra. Ten Surtr wydaje mi się, że jeżeli zrobilibyśmy faktycznie jakąś fajną serię, o widzieliście, 19 milionów. Jeżeli zrobilibyśmy faktycznie jakąś fajną serię uników, to wydaje mi się, że tego Surtra jesteśmy w stanie położyć, ale czy to się uda, zobaczymy. No zobaczcie, nie pamiętam, kiedy był tamten odcinek, chyba w poniedziałek był nagrywany z druida, no minęły tak naprawdę 4 dni, a już tutaj coś ciekawego ma prawo się zadziać i zresztą już się zadziało, no bo to tornado, to jestem sam w szoku, że nam tak dużo tego tornada poleciało. Dobra, mieliśmy tam 3690, powiedzmy z 200 grzybów na niego, tak orientacyjnie, nie będziemy chcieli na niego wydać tyle, co na ten nieszczęsny Hemoridor, chociaż zobaczcie, no Surt tak samo jak Hemoridor rzucił nam fajną próbę na początek, żeby go teraz zacząć klikać. Ta gra ma coś w sobie, musicie przyznać, że ta gra ma coś w sobie, że jednak kusi tymi bliskimi próbami. Pomyślicie sobie, o kurde, już jakby jest to do zrobienia, wydajecie 300 grzybów, no i okazuje się, że nie jest to do zrobienia i żadnej takiej bliskiej próby jeszcze raz nie było. Także tyle. A, jeszcze był jeden temat, którego w sumie tak się zastanawiałem, czy chcę poruszać, czy nie chcę poruszać. Jedna osoba u siebie na Discordzie, co się dowiedziałem, bo tam na tym Discordzie mnie nie ma, zarzuciła mi kradzież serii Free to Play, co w ogóle śmieszna sprawa, no ukraść serię z Shakesa, tak jakby Shakes to był jakiś content, na którym można wow, wymyślać nie wiadomo co, ale pominijmy to, zarzuciła mi, no i tam już trochę sobie śmieszkowała i tak dalej, nie będę mówił kto, nie będę mówił co, możecie się domyślać, nie będę też tego komentował, bo osobiście strasznie za dawnych czasów lubiłem tą osobę oglądać, więc jakby no też teraz mi tak dziwnie troszeczkę. Tylko tak, jeżeli chodzi o tą serię Free to Play, to pewnie pamiętacie, kto tam mnie śledzi, że zaczęliśmy streamować jakoś w połowie stycznia. W połowie stycznia jakoś odpaliliśmy pierwsze swoje streamy. Pierwszy był tam bez kamerki, taki testowy totalnie, czy jakoś tam dobrze widać. Na drugim już troszeczkę więcej się działo, na trzecim chyba odpaliłem kamerkę. No i jakoś to tam się rozwijało. Były to okolice 15 stycznia. I bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, w sumie to nawet chyba mogę sobie odpalić Discorda i chyba mogę nawet to wam pokazać. Wy oczywiście tego nie widzicie, Discorda, ale tutaj mamy zakładkę pomysły. No i jest pomysł od Defiego, którego też możecie kojarzyć ze streamków. 21 stycznia 2021. Seria z postaci free to play, która będzie głównie ogrywana na streamach, a na YouTubie by były odcinki. Może w formie shotów czy coś w tym stylu. Tak jak mówię, 21 stycznia.
I teraz tak, Defi bodajże w ten sam dzień, albo jakoś tam wcześniej coś takiego mi zaproponował na streamie. Ja powiedziałem, że to jest w sumie fajny pomysł, bo zawsze dużo osób w ogóle chciało ode mnie tą serię free to play, ja zawsze odpowiadałem, że nie mam czasu, bo faktycznie tak jest, ale teraz skoro i tak z wami siedzę na streamkach, to możemy sobie tam w tle tą postać free to play ogrywać i ogarniać generalnie na tych streamach, bo i tak no siedzę wiadomo na Shakesie. W sensie no jak skończymy ogarniać Shakesa, to robimy coś innego, ale no mogę po prostu siedzieć na Shakesie i z wami gadać. Ale do sedna, gdy ten pomysł powstał, osoby, która mi zarzuca, że jakby ukradłem od niej tą serię, jeszcze nie było na YouTubie, to znaczy jeszcze nic nie wrzucała, miała po prostu przerwę dwuletnią, możecie się domyślać, o kogo chodzi, więc no jakby ciężko, żebym ukradł serię, której jeszcze nie było. Druga sprawa, też widziałem, że tam sobie śmieszkowali, że nawet klasę postaci ukradłem, bo druida, natomiast ja od razu mówiłem, że na free to play serii będziemy grać zwiadowcą i nadal tak jest, że po prostu zwiadowcą będę grał, bo druida mam tutaj. Tak więc no nietrafne i w sumie trochę takie smutne, powiedziałbym, że osoba, którą jednak, no ja raczej nic złego nie zrobiłem tej osobie i tak dalej, nie znamy się, więc jakby no tym bardziej, i jest to osoba, od której naprawdę dużo się nauczyłem z Shakesa. Wydaje mi się, że to takie trochę smutne, że takie coś mówi, zwłaszcza, że no jakby fajnie, że Defi dał ten pomysł, nie? Bo jakby on to rzucił jako taką sugestię na streamie i coś tam potem dopisał na czacie, że a to wrzuci jako pomysł na Discorda i fajnie, bo chociaż jest dowód, że faktycznie taki zamysł już był. A dlaczego odpalam to teraz? No dlatego, że od początku powiedziałem i mówiłem o tym na streamach, kto siedzi ten wie, od początku mówiłem, że tą serię odpalimy na nowym serwerze międzynarodowym, który wychodzi w ten piątek notabene, więc no jakby nie dało się jej odpalić wcześniej, bo jak to wymyśliliśmy, to już W46 było otwarte, a ja chciałem to zrobić albo na nowym, albo ewentualnie na jakimś W1, jeżeli na tym nowym by nam się nie udało, na przykład tak jak mówiłem, że mogę nie mieć czasu w ten weekend, więc no, tak jak mówię, delikatnie szkoda, że osoba, od której w sumie bardzo, bardzo dużo się nauczyłem, jeżeli chodzi tutaj o Shakesa, jakieś mi tutaj kradzieże zarzuca. Nawet jeśli, już pomijmy to, nawet jeśli powiedzmy, że zobaczyłem, że ktoś nagrywa serię free to play, o ja też sobie zrobię serię free to play, co z tego? Jakby jakaś jest obawa tutaj o kradzież wyświetleń czy coś, no już tam, albo zresztą nie będę nic mówił, bo powiem za dużo, po prostu nie rozumiem tego, nie? Jakby na YouTubie to nie działa tak, tu może ta osoba ogląda, chociaż wątpię, na YouTubie to nie działa tak, że jak jest 5 YouTuberów Shakesowych, to jeden drugiemu kradnie wyświetlenia, bo ci YouTuberzy nie rzadko wrzucają w ten sam dzień, przeważnie jest tak, że jeżeli osoby są zainteresowane danym contentem, to sobie wchodzą najpierw na przykład na film do mnie oglądają, tego samego dnia później albo na drugi dzień wchodzą sobie na film innej osoby i oglądają, więc prędzej czy później te wyświetlenia i tak się będą zgadzać, o to się martwić nie musisz, a wydaje mi się, że chyba o to tutaj jest problem. No ale dobra, pomijmy to, nie będę tak jak mówię mówił dokładnie co i jak, nie ma sensu, a ja też nie szukam żadnej spiny ani nic, żeby tutaj mi ktoś nie wypominał. Okej, wiecie co, no i co, no to Tornado, teraz mamy Maga, to Tornado sobie jeszcze doklikamy, ale chyba już nie ma sensu, bo już nie mamy miejsca, no widzieliście, że lochy nam niestety nie padły, ani Surtr, ani tutaj ten kolega drugi z Hemoridoru. No i mamy już zawalony cały ekwipunek itemkami za dyszkę, jak sami możecie zauważyć. Tu mamy jakąś broń do kibla bodajże, dokładnie. No i tu wszystko mamy za dychę i jeden mamy za 600. Nic niestety nie chce od nas wiedźma, dlatego że dzisiaj chce hełmy atakowych, nie mamy. I tak będę chyba musiał tutaj sprzedać na przykład ten wisiorek, żeby po prostu nawet chociażby sobie misję zrobić, bo jeszcze tych misji dzisiaj nie robiłem. Także dobra, chyba tyle, nie? Chyba tematy wyczerpaliśmy, jakie były do pogawędki. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. No to już w sumie mogę od razu sprzedać. Nie chcemy marnować golda, nie? Ja mógłbym to Tornado dalej lecieć, ale nie chcemy tego golda marnować. Znowu wiedźma troszeczkę ode mnie tych itemków zabierze, troszkę mnie odciąży, to znowu będziemy sobie lecieć dalej. Tyle, ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i oczywiście pamiętajcie, że dzisiaj najprawdopodobniej, jeszcze będę informował na Discordzie, będzie live o 19, gdzie będziemy uczyć się grać właśnie free to play, gdzie będę od Was się uczył, bo tak jak wspominałem na poprzednim odcinku z Druida, free to play nie grałem chyba z 6-7 lat, więc no, a ta gra się strasznie zmieniła. Także tak to będzie wyglądać. I jeszcze co do tej serii free to play, tylko nadmienię, że jedno kręcenie kółkiem i zero pakietów, żeby to było takie 100% free to play.
Tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. I w zasadzie zapraszam na streamka, o ile takowy będzie, ale na 99% będzie dzisiaj o 19:00. Trzymajcie się i cześć!